Co ty robisz? Zabijam potwory. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, w poprzednim odcinku trochę się działo. Między innymi popiliśmy z kolegami Wiedźminami i udało się ściągnąć klątwę z Umy, który okazał się być elfim wiedzącym. Tym przyjacielem Ciri, który daje nam znak, gdzie ona jest, czyli na wyspie mgły, moi drodzy. Dostaliśmy od niego taki świetlik, który powinien nas do Ciri zaprowadzić i oby udało się to przed Dzikim Gonem. Tak więc, moi drodzy, lecimy, ale zanim wyruszymy po Ciri, jest jeszcze trochę rzeczy, które ja osobiście chciałbym wykonać. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy się powiedzie tak, jak sobie to myślę. Wyjdzie w praniu. Moi drodzy, wyjdzie w praniu, tak więc jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, uderzajcie w dzwon, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. I wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie mgieł. No proszę, czyli to nam wiele wyjaśnia. Mimo wszystko, dobra, trzeba... Trzeba się stąd ewakuować, a powiedzcie mi, dlaczego Geralt nie ma na sobie broni? Co to za jakieś takie dziwne porządki? To tak być nie może. Nie mamy żadnego miecza, który mógłby nam konkurować. Tak samo te wszystkie inne zbroje to też nam nic nie daje. A i bez spodni latamy. No tak, bo przecież dopiero co Geralt był w fatałaszkach Yennefer, no to dlatego bez spodni biegał. Ciekawe. Dobra. I tak jak mówiłem, moi drodzy, my się nie będziemy od razu rzucać w wir walki. No tutaj jakbyśmy chcieli, to tu jest troszeczkę rzeczy do... O proszę, a to co? Notatki Berengara. Notabene Berengara też mieliśmy w pierwszej części gry. Sprawdźmy. Znajomy charakter pisma. Berengar. Te papiery muszą tu leżeć od ładnych paru lat. Polerne żelastwo. Tydzień przy miechach i kowadle. Torherne wyszedł jak się patrzy, a potem klinga pękła przy pierwszym uderzeniu. Coś chyba spieprzyłem z kompozycją stopu, albo za szybko schłodziłem miecz po wykuciu. Ciężko powiedzieć, trzeba po prostu spróbować jeszcze raz, ale już nie tu, bo Vesemir oczywiście już się naprasza z arcymądrymi radami. Powinienem był wiedzieć, że jak raz go spytam o zdanie, to już się nie odczepi. Nie wiem, jak to jest, że Geralt od tego nie wariuje. No proszę. Pracował nad mieczem i wnioskując z notatek nie byle jaki. Torherne. Warto zagadnąć Vesemira. Skoro Berengar się z nim konsultował, może pamięta, na czym stanęło.
No to pięknie. Kurde, już myślałem, że nie będę musiał tutaj wracać. Otwierać. No. Babcio Wesemir, gdzie jesteś? Kurde, jakiś stoły. Tak? W czym rzecz? Znalazłem notatki Berengara. Z tego co wyczytałem, próbował wykuć Torhernę, a ty mu pomagałeś. Co najwyżej służyłem radą. Chłopak nie potrafił wykuć tego miecza. Ale zamiast puścić mnie do kowadła, zawracał głowę pytaniami. Wszystko chciał zrobić sam, jak zawsze. No ale potem się skończyło, bo schemat diabli wzięli. Dosłownie. Słucham? Berengar wyprawił się na czarta, który zaląkł się w dolinie za zamkiem. Nie wiedzieć po co wziął cały ekwipunek. No może myślał, że będę grzebał przy tym mieczu, jak go nie będzie. Wiesz jaki on był. W każdym razie czart okazał się silny, za silny. Berengar uciekł. No a że ciężko biec z ważącą 2 pudy sakwą pod pachą, musiał porzucić swoje rzeczy. Czerwony był od krwi i ze wstydu. Prawie się nie odzywał, zaraz potem wyjechał. Na zawsze. Resztę historii znam. Słuchaj, jak trafić do leża tego czarta? Wiedziałem, że nie odpuścisz. Najłatwiej wziąć łódź i płynąć rzeką z prądem, aż do końca. Tylko uważaj. Berengar miał swoje wady, ale walczyć akurat potrafił. Jeśli ten czart jeszcze tam siedzi, może dać ci popalić. Dobrze, dobrze. My się czarta nie boimy. O proszę, nawet nie wiedziałem, że przez przypadek znajdę takie zadanie. Podoba mi się to, nie powiem. No to chwila, moment i zaraz znajdziemy sobie mieczyk. Albo schemat raczej na mieczyk. Ale to dobrze. Dobrze zmierzam, czy niedobrze? Tu gdzieś. Najlepiej mówił rzeką, tak? Nie ma płotki? To jest płotka. Chodź, mordeczko. Czyli tak naprawdę myślałem zupełnie o czymś innym. Co to tu? Dźwiedź? Ale dźwiedź z tych słabszych dźwiedzi. I z tej strony też coś czerwonego się pojawiało. Było i nie ma. A tam łazi dźwiedź kolejny. W ogóle tutaj jest dużo niedźwiedzi w tej okolicy. To trzeba przyznać. Dobra, płotka, dasz radę, czy to będzie za głęboko dla ciebie? Dobra, to może wzdłuż brzegu spróbujmy. Bo ten mówił, weź łódź, a my łodzi nie mamy, nie? Że trzeba sobie jakoś inaczej radzić. O, kolejne niedźwiedzie.
tą płotkę. Jedziemy! Do środy. Kolejny niedźwiedź? Nie, to pielec. Ale on coś tu żar. A sarenkę dopadł. Dobra. Nie wiem, czy tutaj płotka przejedziesz. Zaraz się przekonamy. Nie, tędy już płotka nie da rady. Musimy w pław. A ten topielec taki z tych silniejszych chyba. No i szybszy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Grzyby. Jest dużo różnych. Tu rzeka się kończy. Muszę być blisko. Ciekawe, co to to? Aha. To jest też ciekawe miejsce. Zajrzymy. Czy my posiadamy kota? Nie, nie posiadamy kota. Alchemia. My nawet nie będziemy mogli zrobić kota. Dobra, zróbmy sobie medytację. Zobaczymy, czy nam to coś da. A, mamy kota już teraz, dobra. No to wchodzimy. Oho, stary, silny samiec. Nic dziwnego, że Berengar miał z nim kłopoty. Dobry. Teraz pora rozejrzeć się za rzeczami Berengara. Tu coś leży, jakiś tobołek, ale to nie to. Też grzyby. To jest jakaś beczka, to raczej nie to. O! Czyżby ten worek to był? Proszę, mamy to. Wykucie tego Torherne nie będzie łatwe, ale warto spróbować. No i pięknie, moi drodzy. Udało się, więc tutaj, jeśli chodzi o miecz, to będziemy musieli chyba pójść do naszego mistrza w wykuwaniu mieczy. Dobra, tutaj pływają zapewne utopce, tak jest. Dzień dobry. Pięknie. A
Ale tutaj chcę zobaczyć, co tu jest, bo jestem ciekaw. Aha, czyli tutaj nie mogę wejść. Zawraca mnie, tak? Daleko zajechałem. No nic, trudno. O ty. Może by tak na skróty? Ty, no właśnie, jak da radę na skróty? Za stary jestem na takie podróże. No dobra, skoro tak... Można użyć szybkiej podróży? Można. Fajnie. O, cały mokry, ale jest okej. Dobra. To by było na tyle. W tym oto miejscu. Dobra. Teraz, moi drodzy, bo zadań mamy jeszcze trochę. Aha, o wysoką stawkę. Tu jest turniej gwinta, to jeszcze nie. Gry unikatową kartę. Właśnie o to chodzi. Tutaj trzeba trochę pokombinować. Jeszcze mamy tutaj trochę zadań. Unikatową kartę od myszowora. No dobra. Lecimy po kartę. Moi drodzy, do Nowigradu po kartę. Zresztą w planie mam... Chcę te wszystkie znaki zapytania ogołocić. Zanim w ogóle ruszymy gdzieś dalej. Także to nie jest, moi drodzy, głupie. Jeszcze roboty jest od cholery i jeszcze trochę. Wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce. No, tutaj mamy kolejny skrót. Bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie mgieł. Skoro już tu jesteśmy... Dobra, już nawet płotki nie biorę, jak to jest tak blisko, to... No tak. Dzień dobry. Proszę, to jest komando Skojatel. To ty. Dziękuję za ratunek. Będę ci wdzięczny do końca życia. A kiedy ja go uratowałem? Skąd mnie znasz? Widzieliśmy się dawno temu w Brokilonie. Możliwe, ale niestety nie pamiętam. Nic dziwnego. Byłeś wtedy ciężko ranny. Gdyby nie opieka Driad, pewnie byś z tego nie wyszedł. To było tak dawno, że mam wrażenie, jakby zdarzyło się w innym życiu. I może rzeczywiście tak było. Dobra, pokaż towary. Nie zobaczę, co masz do sprzedania. Mam tyle kasy, że kupuję. I to też. Ale fajnie, trafiłem. Dobra, tych książek oni tu mają pełno różnych, ale nie, to mnie nie interesuje. Kart na sprzedaż nie masz. Dobra, chociaż stalowe płyty... Nie, dobra, na razie nie. Będę potrzebował, to będziemy kombinować. Rybacz w gwinta? A co, też nie masz z nim grać? Zawsze przyjemnie zmierzyć się z kimś nowym. No dobra, no bez rybiu i rak ryba. Zagram z tobą, postawię nawet jeden z moich unikatów. No to wyciągaj karty.
No dobra, moi drodzy. Teraz tylko pytanie. Chyba nimi trzeba grać, nie? Bo mamy dosyć te karty. Dobra, działamy z tematem. Okej. Ruch przeciwnika, pięknie. Zobaczmy, co on wymyśli. O! Ja myślałem, że on zaraz nam tu szpiegiem rzuci. Ja myślałem, że on nam rzuci szpiegiem. Niedobrze. Mam same dobre karty. Nie chciałbym się od razu wypstrykać. No nic, trudno. Przewagę kart i tak mamy, więc może by spasować. Zróbmy tak. Nie wiem, czy to nie będzie głupi pomysł, ale... No właśnie, on tu sobie jeszcze naściąga kolegów. A my pasujemy. O, ty dziadu. W ten sposób załatwił. Jak ja już spasowałem i nie mogłem tego wyciągnąć. Ale ma kartę. To jest chyba ten jego unikat. Najgorsze jest to, że teraz już musimy dać z siebie wszystko i to jest niezbyt fajne. Znaczy niezbyt fajne, no. Przeciwnik spasował, no a my spasować nie możemy i to jest największy problem. Dycha. Dwie dychy. Dobra. Mamy to. Tak, mamy dwie karty więcej niż on. A, ja pierwszy, tak? Dobra. Skoro tak. Mm-hmm.
No nie, no. Co za dziad. Aha, czyli za te złote nie mogę. Ale jest lipa. Dobra, przeciwnik spasował, no wygraliśmy, no wygraliśmy. Może nie w takim stylu, w jakim chciałem, ale wygraliśmy. Cholera, tak liczyłem na wygraną. No nic, uczciwie wygrałeś tę kartę. Dzięki. Dobra, mamy to. Otrzymana karta Cyrilla, no i to jest konkretna. O, jeszcze Francesca Findebar. Moi drodzy, czyli dwie karty w sumie dostaliśmy. Spójrzmy na to. Bo nawet nie ma co się zastanawiać. Cyrilla przyszła. Aha, tu chodzi o dowódcę. Proszę. Dobra, to już wszystko rozumiemy. A, to Francesca. My Francescę to my znamy. Z serialu Wiedźmin, taka niemota. Przynajmniej w tym Netflixowym. Dobra, moi drodzy. Dobra, i tutaj ciśniemy. Chodź. Chodź, płotka, jedziemy. To tutaj już ostatki, co zostało w ogóle chyba z tego, ze Skojatel. To przez miasto trzeba przejechać? No dobra. Skoro tak. Skąd tu tyle ludzi? To boli. No dobra. Ej ty, do ciebie mówię, mutach ci nie kluczę. Taki raz wzywam do wydania książki. Czyś narobił bigosy w tym całym. No moi drodzy, czyli już jesteśmy coraz bliżej, to chyba gdzieś tu niedaleko. A właśnie, przecież Passiflora to jest ten lokal. Gdzieś błądzę myślami. A to tutaj. Dzień dobry. Zagrać o wysoką stawkę.
Najpierw to trzeba mieć czym. Niech pokaże kartę. Karty w porządku. A na wpisowe ma? Jak nie ma, jak ma. Ma. No dobrze. Niech poda imię, to dostanie bilet wstępu. Geralt z Rivii. Geralt z Rivii. Rozgrywka zacznie się niedługo, ale najpierw musimy pozbyć się hołoty. Niech poczeka. Tylko uczestnicy turnieju, reszta won! Zapraszamy pojutrze. No proszę, Geralt z Rivii. A już myślałam, że to będzie bardzo nudny turniej. Ogrywanie rolników, rzezimieszków i fałszywych arystokratów nie dałoby mi aż takiej satysfakcji. My się znamy? Powiedzmy, że mamy wspólne znajome. Słyszałam o tobie dużo dobrego, ze szczegółami. W takim miejscu jak tutaj taka rekomendacja może niepokoić. Jak masz na imię? Sasza. I jak dalej? Albo może od razu powiedz, jak naprawdę się nazywasz. W takim miejscu jak to Sasza musi ci wystarczyć. Widzę, że znasz całe towarzystwo. Często bywasz w pasiflorze? Czasami można mnie tu spotkać. Nie kojarzę wszystkich graczy, ale... To Patrick Hazelnut. Te trzy nigdy go nie odstępują. Znałem kiedyś mężczyznę, który zatrudniał dwie zerlikańskie wojowniczki jako obstawę, ale one chyba... Mają inne talenty. Ten niziołek to Bernard Tule, rolnik. Podobno gra dla przyjemności, ale każdy chce wygrać, prawda? A na tego lepiej uważaj. Niespecjalnie przepada za takimi jak ty. To właściwie zabawne, bo Phineas sam jest półelfem. No a o hrabim Tybalcie musiałeś słyszeć. W końcu to on jest organizatorem turnieju. Nie, nie słyszałem. Podobno jest bajecznie bogaty. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale na pewno było go stać na tytuł hrabiowski. No dobra, czyli wszystko wiemy. Do zobaczenia później. Spróbuj porozmawiać z innymi graczami, zanim turniej się rozpocznie. I tak musimy poczekać na hrabiego Tybalta. Czyli musimy się zapoznać. Przepraszam, ale muszę się skupić przed rozgrywką. Właśnie widzę. Na pewno lepiej na tym wyjdę niż ty na rozmowach z Saszą. Na twoim miejscu bym na nią uważał. Też jestem tu nowy. Całe wieki zajęło mi uzbieranie wpisowego. Na pieczarkach trudno się dorobić. Naprawdę jesteś rolnikiem? A co, nie wyglądam? Mam hodowlę, kawałek za miastem. Całymi dniami mógłbym siedzieć i patrzeć, jak rosną. A co, zapachem? Jakim zapachem? No, pieczarki pieczarkami, ale czasem trzeba się wyrwać. Moja pani zaraz wpłacz, że mnie tu w Nowigradzie zatłuką. Ale mówię jej, Hortensio, taka okazja, najlepsi gracze, najrzadsze karty, no to już musiała mnie puścić. Powodzenia. Wzajemnie. O, i to jest prawdziwy duch gry. Za to ten półelf o tam od jakiegoś czasu już morduje mnie wzrokiem. Na rabat i krechę nie daje. No to porozmawiamy z półelfem. Często bierzesz udział w turniejach? A ty co? Chcesz mnie wymacać jak dziwkę, zanim się zdecydujesz? Może ci jeszcze karty pokazać, albo chujem zamachać. Zobaczę twoje karty, kiedy zagramy. Tak wysoko raczej nie zajdziesz, mutancie. Witam wszystkich na zamkniętym turnieju gry w Gwinta. Przez zamknięty rozumiem nie tylko elitarny charakter tej imprezy.
Każdy, kto opuści teren Passiflory przed zakończeniem rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowany. To zasada numer 1. Zasada numer 2, 3 i 4. Żadnych awantur, nieczystych zagrań i magicznych sztuczek. Gramy o złote figurki. Zwycięzca dostanie wszystkie oraz nagrodę pieniężną 9-krotnie wyższą od wpisowego. Jak łatwo policzyć, zgłosiło się 9 graczy. Turniej podzielony zostanie na 3 rozgrywki. Finalista zagra ze mną. Pary przeciwników będą wybierane drogą losowania. Proszę o odczytanie porządku pierwszej rozgrywki. Ksio! Finas i Tim Knot. Patrick Hazelnut i Harald Fetterbuns. Gerwald z Rivi i Bernard Tule. No proszę, ale się złożyło. Bramble Frutenstroch i... Madame Sasha. Wspaniale. Życzę wszystkim przyjemnej rozgrywki. No to bawimy się, moi drodzy. Na rabat i krechę nie daje. No, wreszcie się zaczyna. Będę miał co opowiadać Hortensji i dzieciakom przez rok. Grajmy! No to działamy. Zobaczymy, co nam tutaj karty przyniosą. Nic ciekawego. Słabe karty mamy. Nie podoba mi się to. Nie mam żadnych szpiegów i to jest największy problem. Dobra, zróbmy w ten sposób. Zobaczymy, co on jeszcze nam tu wrzuci. Szpiega. Ale takiego szpiega, którego ja nie mogę wziąć. Dobra, zrobimy sobie w ten sposób i pasujemy. Nic tu raczej. O, ty dziadu. Pięknie. Dawaj go. Już chciałem pasować, ale jednak nie. Może jednak nie będzie tak najgorzej. No właśnie. Nic, no musimy spasować, bo nic innego nie wymyślimy. On jeszcze rzuci tutaj szpiega na pewno. No, tak jak myślałem. Trochę mamy przesrane, no. Karty nam nie weszły za bardzo. I on ma 3 karty więcej ode mnie. To jest największy problem tak naprawdę. Aha, 3. Chciałbym, żeby 3. Jeszcze szpiegów, ale dziad. Cudownie. Odpadamy z turnieju chyba.
No proszę! Kto się spodziewał? Dziękuję za grę. I jak poszła pierwsza rozgrywka? Wygląda na to, że dla mnie turniej już się skończył. Niekoniecznie. Mam dla ciebie pewną propozycję. Możemy omówić ją na górze. Z tarasu jest piękny widok. Dobrze. Na rabat i kreken. Interesujące. Co ona by mi tu chciała powiedzieć, a? W tym pokoju? Nie. O, przylazła, dobra. Nareszcie sami. To o czym chciałaś porozmawiać? Nagroda w turnieju to fura pieniędzy. Nie wiem jak ty, ale ja wolałabym się upewnić, że nie trafią w niepowołane ręce. Trudno liczyć na szczęście. Lepiej byłoby je stąd wynieść. Wiesz, taktownie. Bez niepokojenia innych. Nie tego się spodziewałem. Znaczy, nie sprawiałaś wrażenia... Złodziejki? Rzeczywiście, nie zajmuję się tym na co dzień. Dlatego przydałaby mi się pomoc. Dlaczego przychodzisz z tym do mnie? Słyszałam, że Geralt z Rivii nigdy nie opuściłby kobiety w potrzebie. A ja jestem kobietą, która pilnie potrzebuje tych pieniędzy. Od kogo to słyszałaś? Od Fringilli, Viggo. Opowiedziała mi o waszych przygodach w Beauclair. Podobno można na ciebie liczyć w słusznej sprawie. Nie wygląda mi to na słuszną sprawę. A gdybym powiedziała, że od tego zależy moje życie? To bym ci nie uwierzył. Fringilla przekazała ci, że łatwo mnie zmanipulować. Mówiła, że można ci zaufać. No cóż, będę musiała poradzić sobie sama. No i tyle w temacie. I tu mamy zadanie zakończone niepowodzeniem. Moi drodzy... Ale ja chcę, żeby ono było zakończone powodzeniem, tak więc w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ale możecie być pewni, że kolejny będzie pod znakiem gwinta, tak moi drodzy? Czyli cofniemy się i wrócimy na ten turniej. Ja chcę tę kasiorę, to na pewno. Tak więc moi drodzy, dziękuję wam za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, i zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, m.in. strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem. A to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!